Cześć, witam was w kolejnym odcinku z gry Tyrant Unleashed. Oto deck, który będę używać. I dlaczego to już jest ostatni odcinek i już nie będę tego nagrywać? No to oprócz z mojej winy, ponieważ już mój skład jest dość wysoko rozwinięty. Każdy ma albo fuzję pierwszą, albo drugą. No i to taki trochę już do endgame'u doszedłem. I poza tym twórcy gry już od dawna niestety nie dodają żadnych większych update'ów i jedyne co słyszałem, że ostatnio dodali, to nowych komanderów, czyli tych generałów. No, ale w każdym razie pora przejść do pierwszej bitwy. Dobra, zacznijmy Gigantosem. On ma berserka, więc... O nie, on użył armora. Więc Gigantos za wiele tutaj nie zrobi na razie. Więc wprowadzam Yamabushiego. Okej, myślę, że Nibelus będzie dobrą opcją w tym momencie. O, duplikator używa tych samych kart. Ja coś takiego jeszcze nie robiłem, ale... Zresztą wiadomo, na początku gry to się same ma duplikaty, ale... A on tutaj ma jakąś specjalną taktykę swoją. Tutaj oczywiście damage wchodzi od swipe'a. I o też bazowego damage'a, czyli tego pomarańczowego kółka obok. Tutaj wprowadził jakąś kartę z Allegriensem. Allegriens to jest taka umiejętność, dzięki której jak użyjesz karty tej samej fakcji, to dostaje zboostowany atak i HP. Teraz jest taki event, że usunięto te restrykcje wszystkie i każdy jakby ma z tej samej fakcji jest. Jest takie trochę ułatwienie gry. Z mojej i z jego strony. No i tutaj oczywiście też jego Rayleigh wchodzi. Czyli Rayleigh to jest takie boostowanie ataku na jedną turę. A Berserk na wiele tur. Tyle, że wiadomo, że Berserk dopiero po ataku się ładuje, a Rayleigh od razu boostuje. Myślę, że ta runda jest do ugrania mimo jego wysokich dość statystyk w tej karcie. Sporego ma tego Allegriensa, aż o 100 statystyk mu to podwyższa. Okej, teraz na koniec wprowadzam Archduka. Trochę późno się zrespił, ale teraz też może się przydać. No. Koniec bitwy, przechodzimy do następnej. Zacznijmy Tiamatem. O, widzę, że też wprowadził... jak on się nazywał? Scarblade składa. Ja też mam tę kartę, ale w tym deku akurat go nie używam. No i użył Venoma, czyli będę teraz co
co rundy dostało obrażenia i jeśli spotkam następną kartę z Venomem, to będzie miał zboostowany atak. A kolejna bitwa do wygrania. On nie miał jakichś bardzo ciekawych kart i ani żadnych trudnych do pokonania. No i to już jest koniec rundy. Ok, przechodzimy do trzeciej bitwy multiplayer i zawalczymy sobie z nim. O, widzę, że miał szardy na maksa. Teraz zwróciłem uwagę, że ma na maksa ulepszone tą domyślną wieżyczkę. Ok. I również ma Arszę na ostatecznym poziomie. To jest już jego druga fuzja. Szykuje się dość trudna bitwa. Miejmy nadzieję, że Yamabushi trochę nam pomoże. W tej rundzie raczej z dużo damage'a nie zadam. Przez Protect. Tutaj wchodzi oczywiście damage od Strike'a. Ok, myślę, że dobra pora, żeby wprowadzić Sergina. On ma taką abilitkę, że jak wchodzi do gry, to każdemu boostuje atak od razu, bo to na tym polega ta abilitka Rayleigh. Jeszcze kolejnego Wendigo mam. Też posiadam tę kartę. Pewnie użyję w następnych starciach. No i kolejna wygrana. Teraz przechodzimy do Missions. I zrobię teraz krótkie cięcie. Muszę ustawić deck pod pewną specjalną misję. Ok, zaczynam arch nową. Później Nibirusem, żeby trochę HP zboostować. Ok, przyjął damage.
wchodzi Tiamat. Okej, pierwszy pokonany. Jeszcze sporo ma wieżyczek. Hunt 50, więc z dużego damage'a nie zrobi tym obrażeń. Ale raczej się uda go pokonać tym razem. Wcześniej miałem szczególny problem z pokonaniem jego, bo on miał Evade'a. No i po prostu nie dostało żadnych strajków od moich. Ale widocznie to jest i tak do grania. Oczywiście to przewinę, bo te wieżyczki jeszcze długo będą atakować. O, widzę, że kogoś zrespił. Ma Revenge'a, Mimika, Strajka i Protect. No z tym Revenge'em może być problem, ale... Ale i tak z łatwością pokonujemy. Karty naszego przeciwnika. Zresztą to jest bot właściwie. No i to już jest koniec bitwy. Pora zawalczyć z kolejnym mutantem. Zacznę Gigantosem. No, przeciwnik za dużego berserka nie ma, ale kilka razy użyje ataków Lury Every. Dzięki temu będzie mógł kilka razy sobie atak zboostować, nie tylko samego damage'a zadać. No, ale mój generał go tak wyleczy, więc... Więc dajemy radę. Okej, wprowadzam teraz Deadblade'a. Jednak nie był dobrym pomysłem od razu Gigantosa wprowadzać. Dość wysokiego protekta ma ten generał. Jeszcze Allegiance ma. Nie lubię tej abilitki Allegiance. Sam bardzo rzadko to używam. Teraz tym bardziej jest taki event, że częściej to się przydaje. No i pięknie to wyszło. Już nie ma żadnych wieżyczek. Na jeden HP mu zostało. No i to już jest koniec bitwy. Pora na ostatnie starcie z tej serii. Zaczynam znowu Gigantosem. On używa tej samej karty co ja. Dość
No i generalnie dość podobnie wygląda przeciwnik. No i całe szczęście Deadblade przeżywa. Że to jest... Nie, no dobrze, Deadblade. Myślałem, że błąd powiedziałem. No i teraz będzie miał problem, bo teraz Tiamat będzie miał pierwszą turę. Trochę damage'a. O, kolejny duplikator. No i niestety, wszystkie dwie karty padają. Wprowadzam teraz Fort Buildera. O nie, to bardzo zły pomysł jednak był, żeby włączyć ten tryb. No dobra. Zdarzają się takie porażki. Więc pora teraz wygrać jakieś spotkanie. No takie ogólnie kompletnie randomowe są te bitwy typu event, bo teraz wszedłem w taki event multiplayer i z różnymi defensywami przeciwników gram. Teraz mi akurat dość słabego przeciwnika dobrano, ale... Ale ogólnie... Ta gra mi się podobała, może będę jeszcze grał w tę grę po tym odcinku, ale jeśli chodzi o ten kanał, to już tyle. Jeszcze pod koniec odcinka postanowiłem otworzyć darmową paczkę z 20 kartami 10 razy. No i w każdym razie to by było na tyle, jeśli chodzi o tę serię na kanale. Inne odcinki będą jeszcze się pojawiać w czwartki i w soboty. Z tej strony oczywiście był Arket i do usłyszenia. Cześć!